przyznajcie się, ile razy przed świętami Bożego Narodzenia łapiecie za telefon i wpisujecie w przeglądarkę Google prezent świąteczny dla niego. Tak naprawdę za każdym razem nigdy nie wiecie do końca, na co się zdecydować, co będzie komuś się podobało, co się będzie sprawdzało i co przyda się w życiu codziennym. Dzisiaj sprzedam Wam pomysł na 10 przedmiotów użytecznych, potrzebnych, z których na pewno każdy mężczyzna będzie zadowolony. Dzięki temu Wasze pieniążki nie pójdą w błoto. Zapraszam do oglądania. Numer 10. Skarpetki. Wiadomo, że skarpetek każdy mężczyzna nigdy nie ma za dużo. Skarpetki zawsze się przydają, zawsze się gdzieś w praniu gubią, zawsze są pojedyncze pary. Teraz mamy mnóstwo przeróżnych, pięknych, śmiesznych, fajnych wzorów na skarpetkach, ale też nie musimy popadać w świąteczny nastrój. Możemy kupić skarpetki, które przydadzą się zawsze, nie tylko na święta. Także naprawdę jest szeroki wybór, szeroka gama kolorystyczna, graficzna i ze skarpetek na pewno każdy bardzo się ucieszy. Numer 9. Książka. Dla maniaków czytelnictwa każda książka będzie wspaniałym prezentem. Historyczna, wojenna, kryminalna, może jakaś z humorem. Książek jest w księgarniach, w empikach mnóstwo. Jeżeli ktoś ma konkretne hobby, konkretną pasję, bardzo fajnym pomysłem jest kupić mu książkę właśnie związaną z tematem, który się interesuje, a możecie być pewni, że będzie Wam bardzo wdzięczny. 8. Portfel. Portfel jest zawsze bardzo dobrą alternatywą, kiedy nie mamy pomysłu, a nasz ukochany kolega, przyjaciel, tata, dziadek, wujek na pewno bardzo się ucieszy z nowego portfela. Większość mężczyzn, których znam, ma stare portfele i mężczyźni nie są skłonni do tak częstego wymieniania ich jak kobiety, więc nowy portfel w rękach każdego mężczyzny w święta Bożego Narodzenia na pewno sprawi, że on bardzo się ucieszy. 7. Rękawiczki. Jak wiemy, Boże Narodzenie jest w grudniu, święta są w grudniu, jest zimno, mróz, chociaż ostatnio właściwie nie zawsze. W każdym bądź razie rękawiczki zawsze się przydadzą. Rękawiczek jest mnóstwo. Są czarne, szare, granatowe, bordowe, również dla mężczyzn. Są rękawiczki, dzięki którym możemy obsługiwać smartfona, dzięki którym możemy obsługiwać smartwatche, więc nie ma konieczności ściągania ich na dworze. 6. Pasek. Pasek w męskiej garderobie jest niezbędny. Większość mężczyzn ma właśnie w swojej garderobie mnóstwo pasków, ale zazwyczaj mają jeden bądź dwa ulubione i przykładają go ze spodni do spodni. Jeżeli zainwestujecie w dobry, fajny pasek, osoba, której go podarujecie, na pewno będzie bardzo zadowolona. 5. Lunchbox. Znalazłam w internecie przecudne lunchboxy z super napisami, z super hasłami, w super wzorach, w super kształtach, które nie dość, że spełniają super funkcje, ponieważ przechowujemy w nich nasze lunche, obiady, śniadania, kolacje, ale także świetnie wyglądają, genialnie się prezentują na biurkach, na ławkach, więc mimo, że jest to, że pełni funkcję pożyteczną, użyteczną, to jeszcze do tego bardzo ładnie wygląda. 4. Podkładka pod laptop, bo w sieci mamy bardzo dużo różnych podkładek pod laptopów. Drewniane, wykonane z różnego rodzaju sklejek, z tworzyw, z plastików, w różnych kształtach. Natomiast dla każdego, który dużo czasu spędza przed komputerem, pracując, pisząc, grając, taka podkładka na pewno bardzo się przyda, ponieważ nie będą musieli oni siedzieć przy biurku, tylko mogą wygodnie wyciągnąć nogi na kanapie, na sofie bądź na łóżku i trzymać laptop na kolanach. 3. Powerbank. W naszych czasach prawie każdy używa już smartfona. Inne telefony, można powiedzieć, że odeszły już do lamusa, a smartfony bardzo często szybko tracą procenty w naszych bateriach. Świetnym rozwiązaniem jest powerbank. Jest mnóstwo różnych fajnych kształtów powerbanków. Nie są one tylko takie prostokątne, zwykłe cegiełki, jak to było kiedyś. Mamy mnóstwo fajnych wzorów, śmiesznych i dzięki temu nasz powerbank nie wygląda jak taka zwykła biała cegiełka, tylko może być fajną ozdobą naszego telefonu. 2.
maszynka elektroniczna bądź soniczna. Prawie każdy mężczyzna zawsze rano się śpieszy i nie ma czasu na dokładnie umycie zębów, a pomoże mu w tym bardzo fajny sprzęt, jakim jest elektroniczna maszynka bądź soniczna maszynka. To już w zależności od preferencji waszego i osoby, której dajecie dany przedmiot. Maszynki są lekkie, wyglądają bardzo ładnie, szybko się ładują i są przede wszystkim użyteczne i potrzebne, ponieważ piękny uśmiech to podstawa. 1. Na pierwszym miejscu nie mogło się znaleźć nic innego jak smartwatch. Smartwatch jest w dzisiejszych czasach chyba częścią każdego człowieka. Jest on kompatybilny z telefonami, mierzy on kaloryczność, jaką spalamy w ciągu dnia, liczy ilość kroków, pokazuje nam godzinę. Do tego wyświetlają się na nim wiadomości, które do nas przychodzą. Przede wszystkim bardzo fajnie i estetycznie wygląda ta czarna opaska na ręku. I większość ludzi, którzy przez jakiś czas używają takich smartwatchów, twierdzą, że jest on po prostu częścią ich ciała. I to wszystkie 10 topowych prezentów, które udało mi się znaleźć w internecie, z których powinien być każdy zadowolony. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy może macie jeszcze jakieś inne sprawdzone prezenty, bo wiecie, takich pomysłów nigdy nie jest za dużo. Pamiętajcie, że zawsze z boku pojawiają Wam się filmy z naszego kanału, do których serdecznie zapraszamy do oglądania. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Cześć!